Gdzie jest? Zielarstwo, klub eliksir. Co my tam znowu knujemy, harem? No, nie chciałbyś wiedzieć. Przy okazji trzeba się porozglądać troszeczkę. Lew, powiesz nam coś? A, tutaj chyba te dywany. Te dywany rozwijamy. A no tak. Rzeczywiście blisko. Nie wiedziałem, że to jest tak blisko. Dobra, uważamy sobie jeszcze jeden eliksirek i zdobędziemy odznakę za wszystkie. Dawno z eliksirem nie mieliśmy nic wspólnego, nie? No, szybciej, 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 szybciej. Teraz to... Ło! Przelał. Jeszcze trochę. Zrobił tego. Ajajajaj. Uważaj! Dobrze, że to na stole wszystko się samo ustawia. Jakbym miał jeszcze odstawiać na miejsce, to by ładna była. Ładny pogrom by był w eliksirach. Teraz to. Teraz to. No i jeszcze podgrzejemy. Jeszcze raz. I będziemy mieć eliksir miłosny. Ale Harry go nie potrzebuje, bo jest wybrańcem i wszystkie na niego lecą. Wiem, że to tak nie jest, no ale... Tak mi się powiedziało. Piąta lekcja. Weteran klubu eliksirów. No i szafa gra. Wszystkie eliksiry zrobiliśmy. Wszystkie. Staliśmy w końcu odznakę, więc musieliśmy chyba wszystkie zrobić. Dobra. Zastanawiam się teraz... Gdzie by to iść? No nie mam pojęcia, gdzie teraz iść. Gdzie jeszcze nie byliśmy? Gdzie jeszcze nie zwiedzaliśmy? Spójrz się na lekcję. A no nie zwiedzaliśmy. Tego mostu, na którym, jak pod wpływem Felicisa, jak byliśmy na Scrabby Goyle, zaatakowali. Tam były dwa godła były. Zobaczymy, ile godów mamy. 15 na 25 tych zbieranych, tych malutkich. I 104 na 125 tych dużych. Dobra. Ja sobie idę zrobić przerwę na jakieś jedzenie. Co jeszcze na jutro zrobić? Może później wrócę. Także do zobaczenia. Na razie. Okej, okay, jakoś tutaj skończyliśmy w tym miejscu. Bo wywala mnie cały czas przed tym mostem na samym początku. Tam obok tego kamiennego kręgu, obok chatki Hagrida. Ale chcę zawsze kontynuować od tego miejsca, co skończyłem. Więc tak. Teraz może pójdziemy do lochu, bo nie pamiętam, czy tam zebraliśmy wszystkie godła. Tam była chyba jeszcze jakaś pajęczyna. Albo coś do rozbicia. Tak.
Tak mi się coś zdaje. Więc gdzie jest? Loch. Wejście do lochu. Sir Nicholas de Mimsy Porpington. Tędy idzie. Okej. Cześć, Harry. Za Nicholasem idziemy, za Nicholasem Cage'em. Prawie podobny, nie? Prawie robi wielką różnicę. Była chyba taka reklama kiedyś, nie? Czy kurde, kolega mi się... Czy wiem, z czego będą zadania na kolokwium? Jakbym wiedział, to bym się nie uczył na nie. Czy na to kolokwium. Ojejku, jejku. Gotowane żuki. Co za żuki, ludzie. Żuki, żuki! Muszę odpisać. Jedną ręką. A jedną idziemy dalej. Kurde, tylko by się przydało zmienić drugą rękę, żeby tutaj te minigodła zdobywać. Chwilę. Pierwsza, no tak, idziemy do lochów, czyli na sam dół. I musimy obserwować, bo już nam zostało niewiele godeł do zebrania, więc one już teraz będą rzadkie. Te spotkania i zauważenia. O! To znaczy, jak tak mówi? Jak tak mówi Nicholas, to znaczy, że gdzieś musi... Dotarliśmy tam, gdzie chciałeś. Cieszę się, że mogłem jest, pomóc. Jest, 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 jest. Oj, muszę dalej. Cześć, Harry. Siemka. Oj, nie trafiłem. Co tutaj było? Jak tutaj, gdzie to byłeś? Brukowany dziedziniec, tak? To idziemy dalej. Tererira. Dumbledore mało bywa w zamku. Tu jeszcze nie byłem w ogóle. Coś tu nie byłem w ogóle jeszcze. Czyli trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Nie byłem. A wiecie gdzie jeszcze? Zdaje mi się, że nie zebraliśmy tego. Czekaj. O kurde. Alo, gdzie były? O kurde. Heja, heja. Ja chciałem iść do lochów, tam gdzie eliksiry się parzy. Ej. Wiecie, gdzie jeszcze zastanawiam się, gdzie by trzeba było iść? Do... profesora Slughorna. Gabinetu profesora Slughorna. Tam jak szliśmy z Luną, to szliśmy jakąś taką... takim podziemiem, taką grotą. I... tam zdaje mi się, że jakiegoś godła nie zebraliśmy. Tak mi się coś przypomina. Tutaj od lwa zabraliśmy. Tutaj zabraliśmy, dobra. To wiecie co sprawdzimy? Ojej! Ale dużo. Sprawdzimy piętra. Poszczególne piętra. W porządku, Harry. Tu jest piętro. Które? Pierwsze. No to idziemy na piętro pierwsze. No, tutaj też chyba nie byliśmy. Jakoś mi się nie przypomina.
Cześć, Harry! Byśmy tu byli. Ale niestety godła tu żadnego nie ma. A tutaj? I tak. Jeszcze byśmy musieli poszukać tych... O, godło! Godło, godło. Godło. Jaki most? Kamienny. No, to chyba na nim też nie byliśmy. Riru, riru. Odsuń się. Oczywiście nie trafiłem. Ojejejejej. No. Taka duża szafka, a nie mogę trafić w godło. Strasznie. Dobra, 21. Jest dobry wynik. O, 22, 23. Tak, ale nie chcę mi się tym. 22. Wingardium Leviosa. I 23. 22 i kamień. O. 22, 23. To był kamienny most. Dobrze zapamiętać. Tu już byliśmy. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Trzeba się rozglądać cały czas. Oczy szeroko otwarte. Gdzie tu jesteśmy teraz? To jest po prostu hit. Spadaj, Potter. Już czytania od tego roku mam dosyć, a co dopiero widzieć, czy na... Ale wyszło godę. Ojej. Moje było. Moje godło. Dobra, nie wiem co tam jest. Co tu jest? A, tu jest ta łazienka. Czuję, że tu może też coś być. To jest chyba z tego, co pamiętam, nawet łazienka jęczącej Marty. Tak mi się jakoś zdaje. Nie wiem, czy dobrze myślę. No, ale niestety zawiodłem się. Nie ma tutaj godła żadnego. Wiem, że jeszcze nie byliśmy na tak zwanym wiszącym moście. Chyba. Tak, jak dobrze pamiętam, to się idzie na dziedziniec transmutacji. O! Normalnie. Ale mam pamięć. Aha, a tutaj chyba godło to zebraliśmy z tego spotu. To rozwijane. O, sala transmutacji. Godło jest. Godło raz. Wingardium Leviosa. No i okej. Jeszcze coś tutaj mamy? Czy tylko jedno? Widzicie, w każdej sali było coś. Tylko, że nie wiem jeszcze, gdzie jest sala do obrony przed czarną magią. Czy w ogóle takowa tutaj istnieje jako lokacja? I czy tam jest godło? Sprawdzę, co tam ulewka. Bo te lwy, tak mi się zdaje, że one się aktywują o odpowiednich, że tak powiem, porach. Na pewno chyba nie w odpowiedniej kolejności. Tak mi się coś zdaje. Co? Zastanawiam się nad siódmym piętrem. Teraz, żeby iść na siódme piętro.